Witamy Państwa w naszym streamie. Witam Ciebie, Januszu. Dzień dobry Ci, Krzysztofie. Nawet się nie dzień dobry, tylko dobry wieczór Krzysztofie i dobry wieczór Państwu. Razem będziemy prowadzić kolejny nasz niecodziennik. Jak zawsze zaczniemy chyba i tym razem od newsów z krainy zielonej technologii. Czy jesteś, Janusz, gotów? Wiesz co, jestem przygotowany na tę okoliczność. Nawet mam ze sobą takie, mam nadzieję, że twarzowe okulary. Ależ jakże pięknie. No, ale też mi się podobasz. Oj, to może w pewnym kontekście może to źle zabrzmieć. No to dobra. Już. To jedziemy. Zielona Góra, Urząd Miasta, zapowiada się przełom w sprawie finansowania przez Lubuski Urząd Marszałkowski obwodnicy zachodniej Zielonej Góry, która ma zapewnioną część funduszy z puli ministerialnej. Trwają w tej sprawie trudne negocjacje pomiędzy prezydentem Januszem Kubickim a zarządem regionu. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, warunkiem wstępnym do współuczestniczenia Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w montażu finansowym tej inwestycji jest nadanie rondu, jakie powstanie na nowej trasie, imienia, uwaga, Magdaleny Środy, wybitnej bojowniczki o prawa uciśnionych lubuskich kobiet. Zielona Góra, winne wzgórze. Zainspirowana udanymi pląsami podczas pokazu mody, jaki odbył się podczas 12. Kongresu Kobiet, marszałek Elżbieta Anna Polak rozważa uczestniczenie w jednym z telewizyjnych show, podczas którego uczestnicy demonstrują taneczne umiejętności. Trwa poszukiwanie stacji właściwej dla powagi stanowiska, jak i stosowności politycznej. Wiadomo jednak, że rządowa pisowska telewizja nie ma szans na możliwość skokowego podniesienia sobie oglądalności dzięki udziałowi lubuskiej pierwszej damy w tanecznym show. Właśnie w tej sprawie do Warszawy udał się wybitny specjalista od lubuskiej marki Janusz Rewers. Droga S3 w kierunku Szczecina. Tadeusz Jędrzejczak, wicemarszałek lubuski, wracając po pracy do Gorzowa, wyprzedzał kolumnę czołgów jadącą w kierunku północnym. W obawie przed pisowską okupacją Gorzowa natychmiast po przybyciu udał się do prezydenta Jacka Wójcickiego z żądaniem zaminowania mostu na Warcie. Ten zauważył, że w Gorzowie są 3 mosty drogowe i 1 kolejowy, a finanse miasta nie pozwalają na zaminowanie wszystkich. Zaskoczony były prezydent Gorzowa zadeklarował zwrócenie się do europosła Leszka Millera, zadeklarowanego miłośnika artykułu nr 7 o unijną bezpośrednią pomoc. Warszawa, ulica Wiejska. Jak donosi życzliwy dla opozycji portal Pobudka, grupa lubuskich posłów Koalicji Obywatelskiej Płci Męskiej złożyła na ręce przewodniczącego list do jego teściowej. W liście wyrażają podziękowanie za nazwanie ich fajnymi chłopakami i deklarują, że ze wszystkich sił starać się będą, aby na to zaszczytne miano nadal zasługiwać. Przy okazji zapewnili przewodniczącego, że co prawda rozmawiali przy różnych okazjach z zawieszonymi za udział w urodzinach redaktora Mazurka posłami, ale czynili to bez przyjemności, a nawet z odrazą. Tyle byłoby newsów, ale z kronikarskiego obowiązku przytoczymy komentarz pewnego naszego widza do poprzedniego streamu. Chcemy z tego uczynić tradycję, zatem szanowni nasi widzowie, komentujcie, a my co cenniejsze wasze uwagi będziemy starali się wdrażać w życie i również je komentować. Oto co napisał jeden pan Krzysztof. Co do Kongresu Kobiet, to powiem wszystkim, a w szczególności organizatorom, że takiego festiwalu żenady dawno nie widziałem. Hasło i motyw przewodni Cech Niewieścich miał być śmieszny, a wyszło żenująco. A naprawdę można było to zrobić lepiej. Panie Krzysztofie, my tutaj jesteśmy zobligowani do pewnej rzetelności i wyrażamy wręcz przeciwne opinie, że
Kongres Kobiet wypadł fenomenalnie, Cudownie. pląsy pani marszałek były upajające, a o cechach niewieskich tyle, co powiedziała pani Środa, to nikt by tak celnie nie powiedział. I my jesteśmy za tym, żeby te kongresy kontynuować, a nawet organizować ze 3 razy w roku. Ja zaryzykowałbym twierdzenie, że to była kwintesencja czaru, umiaru, elegancji i prostoty. No tak, jak ktoś nie lubi środy, to może sobie wybrać inny dzień Dzień tygodnia. tygodnia. My dlatego wybraliśmy poniedziałek i dlatego zaczniemy od naszej lubuskiej. Naszej lubuskiej, która ukazała się w czasie minionego weekendu. Znowu skrzynki pocztowe, przynajmniej w Zielonej Górze. Ja jestem mieszkańcem Zielonej Góry, stąd też tutaj to miasto biorę jako pewien miarodajny obszar. No więc nasza lubuska ukazała się. Skrzynki nasze zostały zapełnione bezpłatnym wydaniem. No a na której ze stron, na 9 stronie periodyku odnajdujemy, tadam, tadam, no co? List. List. A, list list. odnajdujemy, Krzysztofie. List do redaktora naczelnego Gazety Lubuskiej, czyli... A, GL to jest Gazeta Lubuska, nie GL, Gwardia Ludowa. Nie Gwardia Ludowa. Nie Gwardia Ludowa, Gazeta nie. Lubuska. Tak, tadam, tadam, uwaga, uwaga, wstęp a kto, ze... A któż to napisał? No, Krzysztofie, napisała to, żeby być... konsekwentnym. Kancelaria Radców Prawnych Skorecka-Szajek-Urbaniak natomiast napisała to z pełną plenipotencją matki naszego województwa. Pierwszej damy. Pierwszej damy też. A, pierwszej damy. Tak. Najlepiej ubranej lubuszanki. Tak. Najlepiej... Plenotitulo. Marszałek Elżbieta Anna Polak, pierwsza dama lubuska, najlepiej ubrana lubuszanka. Dodalibyśmy coś jeszcze? Ja myślę, że na razie wystarczy. Stopniujmy napięcie. A tak, a o czym jest ten list? Więc Mnie mam, czy nie miłosny? Mnie... Dlaczego? Czytam, czytam, żebyś mógł sam sobie wyrobić zdanie na ten temat. Cytata, bez... cytaty, cytaty. Takie ćwiczenie z dycji. Działając. Działając w imieniu marszałka województwa lubuskiego, pani Elżbiety Anny Polak, której pełnomocnictwo załączam, wskazuję, iż pani marszałek od chwili, kiedy został pan redaktorem naczelnym Gazety Lubuskiej, to jest od 1 czerwca bieżącego roku, z ogromnym niepokojem śledzi ona publikacje prasowe umieszczane na łamach Gazety Lubuskiej dotyczące działalności samorządu województwa lubuskiego oraz jego organu wykonawczego, to jest zarządu województwa lubuskiego, ze szczególnym nieuzasadnionym, negatywnym uwypuklaniem roli marszałka województwa lubuskiego. Co ty na takie diktum? No ja jestem po prostu wstrząśnięty. Ja nie wiem, jakby dla... Nie na szczęście. To, ale mogę na swoje usprawiedliwienie podać, że myśmy nigdy nie zniżyli się do tego, żeby krytykować naszą pierwszą damę i najlepiej ubraną lubuszankę. My zawsze mówimy o niej z pełną rewerencją, jeśli mogę użyć takiego słowa. Cytując klasyka, z rewerencją u kaduka. U kaduka. U kaduka. Ale posłuchaj, posłuchaj, mam tu dla ciebie specjalne... Kaduk. Specjalną niespodziankę mam dla ciebie w tym momencie. No dalej, jest. Przysłuchaj się dobrze. Należy z przykrością stwierdzić, że jako redaktor naczelny Gazety Lubuskiej toleruje pan mowę nienawiści. Jak no bowiem tak. Inaczej nazwać publikowane za pana zgodą felietony Krzysztofa Chmielnika. A to o mnie jest. Tak, widzisz. Pani marszałek leje miód na moje serce. Dziękuję, pani Elu kochana, że pani czyta moje felietony. Faktem jest, że one mogą być paskudne. Faktem jest, mogą być. Także ostatnia publikacja autorstwa Daniela Sawickiego zatytułowana PiS punktuje marszałek Polak i składa wniosek o jej odwołanie charakteryzuje się tą samą stronniczością, którą zarzucam powyżej. Aha. A co znaczy, że zarzucam powyżej? Co wy tam za gniazdo macie?
z tym Danielem Sawickim. Szerszeni, gniazdo szerszeni. Takie dwa szerszenie, które dwa szerszenie. Bez takie, pardonu takie... kąsają tę biedną kobietę. No, jak można tak się zachowywać? Bardzo, bardzo, bardzo przepraszamy, panie marszałek. Ja się będę się starał. Krzysztof, musisz jak się odszerszenić się musisz. Muszę się odszerszenić, odprzelić, odosić i w ogóle muszę się poprawić, no. Poczekaj, ale to jeszcze nie wszystko. Czym nam grożą? Tu jest stopniowanie napięcia jak u Alfreda Hitchcocka. Słuchaj. A. Koniecznym stało się przytoczenie wyżej wymienionych norm prawnych, bowiem nie tylko pan jako redaktor naczelny Gazety Lubuskiej, a także autor wielu publikacji, ale również inni dziennikarze, jak pan Daniel Sawicki czy Krzysztof Chmielnik, z przepartej chęci zaistnienia zapomnieli o tych ważnych normach, które powinny być przez każdego rzetelnego dziennikarza traktowane i przestrzegane ze szczególną troską. Ja nie dostałem odpisu norm. Nie? Nie dostałem odpisu norm. Powinieneś sam się tym zainteresować. Kochana pani Elżbieto Anno, ja bardzo proszę o przysłanie mi via redakcja Gazety Lubuskiej norm. Ewentualnie można te normy dołączyć do naszego streamu. To będzie też wygodnie, bo ja bardzo bym chciał te normy rzetelności spełnić. Ale domniemując, te normy pragniemy wyłącznie w duchu pozytywnym, o pani marszałek, tutaj piać z zachwytu i oto mamy pretekst, prawda, bo Lubuskie Centrum Informacji, jedyne słuszne medium w regionie, jedyne rzetelne medium w regionie, bo to wiadomo, że Gazeta Lubuska to nie jest rzetelna, tak podaje. Marszałek Elżbieta Anna Polak oraz członek zarządu Marcin Jabłoński po długich zabiegach spotkali się dziś, to jest 24 września, w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej z wiceministrem Waldemarem Budą. Nie będziemy dalej tego czytać, ale cieszymy się, że wreszcie pani marszałek udało się z panem ministrem Budą spotkać. Mam nadzieję, że na tym nasz region skorzysta. Życzymy pani Elżbieto jak najwięcej sukcesów. Tak, a tutaj zapisujemy to sobie do naszego sztambucha jako pani niezwątpliwy sukces. Zakarbujemy sobie w naszych... Ja zapisuję kredą w kominie. Tak? Czarną. Tak. Białą. Ja tam czarną. Różową. Na tę różową. O. Różową, zatem o tych sukcesach będziemy mówić. Kolejnym sukcesem jest sukces pani marszałek w kwestii winobrania. Doprawdy? Tak. No a bo... co pani marszałek z winobraniem ma wspólnego? No z winobraniem, bo też Lubuskie Centrum Informacji doniosło, że pani marszałek udała się zrywać winogrona na winnicę razem z Bachusem. Załączyła do tego zdjęcie i przyznam się, że dawno z panią marszałek się nie widziałem i nie wiem, która to jest, czy ta brunetka, czy ta blondynka. Jak ty, Janusz, sądzisz, która to jest pani marszałek? Ja bym postawił na blondynkę. Jednak? Jednak. Nie, przyznam się, że bardziej się też blondynka podoba. Tak? Pani marszałek, cieszymy się ze zmiany wizerunku. Informujemy naszych widzów, że zaszła duża zmiana, jeśli idzie o wizerunek. Być może to jest efekt Departamentu Promocji Marki. Może to się ta zmiana nastąpiła pod wpływem tego ostatniego Kongresu Kobiet. Może tak, bo to jest jednak wydarzenie bardzo ciężkiej wagi. To jest wydarzenie bez precedensu zupełnie w historii województwa lubuskiego. Ja bym zaryzykował takie twierdzenie. Tak, bez precedensu i musimy podać tutaj... O właśnie, tutaj jest. Na winnicę uczestników korowodu uzbrojonych w nożyce. A to może nie to zdjęcie jest. Na winnicę uczestników korowodu uzbrojonych w nożyce i kosze prowadziła marszałek województwa lubuskiego. Oprowadził naturalnie Bachus, który potwierdził, że lubuskie wina są coraz lepsze. No to bez wątpienia, ale tutaj nie wiem, przez chwilę pojawiło się
pojawiła się pani Beata Kulczycka, która... Pani radna. Pani radna, tak, radna, tak. W sejmiku województwa. Tak. Bardzo prosimy. O, jest, jest. I pani Beata Kulczycka z cyklu... Z cyklu. A pani radna Kulczycka ma cykl. Ma cykl? Radna, radna województwa... Motocykl może. No, nie, pyta cykl. Nie. Pyta cykl? Nie wiem, z cyklu radna województwa pyta, dwukropek, aha. Aha. Tym razem będzie pytać o Lubuskie Centrum Informacyjne i tak jest napisane gdzieś tam na dole. Za co płacimy między innymi 6250,00 zł na miesiąc tytułem wynajmu powierzchni biura i opłat oraz 7500 brutto na miesiąc umowa z osobą fizyczną. 550 brutto na miesiąc umowa z firmą. Jaką firmą? Ja nie wiem. Prawda? Też nie wiem. Oraz, tak tutaj jest napisane, 36 761 złotych i 10 groszy koszt zatrudnienia pracowników. Oraz 17 160 częściowe koszty aranżacji studia telewizyjnego. Ja myślę, że to są koszty funkcjonowania tak zwanego centrum prasowego lubuskiego. I tutaj musimy panią Beatę Kulczycką zmartwić i bardzo srodze skrytykować, ponieważ jedyne prawdziwe, słuszne media i jedyne demokratyczne media wolne nie mylić z tym, że nie szybkie one są. One są szybkie. One muszą kosztować, pani Beato. One muszą kosztować, aby na przykład donosić o tym, co się wyrabia w szpitalu, prawda? No bo... mamy dla pani Beaty bardzo trudną informację. Będzie drożej. Tak, i że trzeba ocieplać wizerunek, pani marszałek, bo tak, Donald Tusk ociepla wizerunek swój za pomocą teściowej oraz przesłuchania wnuka, a pan Waldemar Sługocki, tutaj trzeba też to podkreślić, będzie ocieplał szpital. Tak? Czyli wzorem przewodniczącego swojej partii, ocieplającego swój wizerunek, poseł Sługocki będzie ocieplał szpital. Styropianem. Tu wizerunek, a tu szpital. A czy wizerunek też styropianem? Nie. A tego nie wiemy. Musimy do tego dojść. Będziemy to w naszych newsach donosić, czy poseł Sługocki ociepla swój wizerunek styropianem. Tak, zobaczymy. Ale szpital na pewno. Może szpitalowi to się przyda. A tutaj nam się pojawiła nasza posełka, poślinka. Poślinka. Pani Poślinka udała się do Wielkopolski, ponieważ zbliża się rzecz, która już w naszej historii miała miejsce, a mianowicie zjazd założycielski, zjednoczeniowy partii lewicowych. I w tym dziele udała się właśnie w kierunku Poznania nasza poślinka i ta zaduma nad tym ciasteczkiem, taka właśnie, chociaż może to nie nad ciasteczkiem, może to nad laptopem. Pani kucharska dziewic Anita zresztą jest zadumana nad losem lewicy, ja myślę. Tak? Tak, bo to jest zasępiona mina bardzo poważnie. Lewica może jej dostarczać tylu zmartwień. Ale tak trzeba przyznać, że patrzy z prawa na lewo. Z prawa na lewo. Czyli no to słuszny kierunek obrała. Ze swojego punktu widzenia z całą pewnością. Tak, natomiast przypomnijmy pani kucharskiej dziedzic taki pewien wierszyk o Leninie. On widział daleko na mnogo let w pieriod i myślę, że pani Anita powinna unieść wzrok i patrzeć na mnogo let w pieriod, ponieważ ten przełom na lewicy, który się dokona bez wątpienia, wstrząśnie naszą cywilizacją, a sceną polityczną bez wątpienia. I warto było... Krzysztof, to ruszy z posad bryłem świata, ja czuję. Tak. I taszczyt pulemiot, też w tym wierszyku było. Taszczyt pulemiot. I to, kto tam,
Kto tam znów rusza prawą? Lewa, lewa, lewa. Lewa. I tam jest jeszcze taki kawałek, a to z innego wiersza, że myśl prosta jak grób Lenina. Tak? Tutaj nad panią Anitą przeszliśmy z piorunami do posła Aniśko. Poseł Aniśko to też jest wybitna postać. No, się tutaj udekorował się na swoim profilu piorunem. Tak. Zeus gromowładny. Wracamy do naszego Plutona. Tomasz gromowładny. Tomasz gromowładny Aniśko. To tak byśmy tutaj na nazwali. Ja mam cały czas wypowiadając, ja wiem, bo oczywiście, że nie powinno się żartować z nazwisk, tak mówi savoir vivre, ale kiedy ja wymawiam nazwisko pana posła Tomasza, to mam wrażenie, że wróciłem do przedszkola. A ty? Ja nie mam takich skojarzeń, nie? Ale... Nie, a pioruny mi się nie kojarzą z przedszkolem. Ale nazwisko mi się kojarzy. Aniśko. Aniśko. Aniśko, a Wysioko. Aniśko, a Wysioko. Ja bym sobie w tą stronę nie szedł. Natomiast ten piorun dodaje panu posłowi takiej lewicowej powagi, rzekłbym. I jakoś tak mi się kojarzy z... A, tutaj raczej mi się kojarzy z tęczową. Nie, mi się kojarzy z brunatną, ale tutaj pan poseł Aniśko się bardzo cieszy, że prawie 65% obywateli Szwajcarii opowiedziało się za równością małżeńską i on liczy na to, że w Polsce również będziemy mieli równość małżeńską. Ja co prawda nie wiem, co to znaczy równość małżeńska. No, że żona i mąż to są, oni sobie stoją, równi są, tak. To dopiero w Szwajcarii do tego doszli? Tak, bo Szwajcaria jest bardzo mocno zapóźnionym krajem. Zapóźnionym krajem, dlatego, że to jest górzysty kraj, oni zawsze mają podgórkę. Ja w którą stronę się nie obrócą, to podgórkę. No, podgórkę mają, tak, od czasu do czasu z górki, ale to bardzo rzadko. Najwyższy czas na Polskę, tak jak gazeta najwyższy czas jest. Panie pośle, jest taka gazeta i nie trzeba już na Polskę. Wczoraj Szwajcarzy opowiedzieli się w referendum głośne, tak, dla równości małżeńskiej. Panie pośle, bardzo pana prosimy, żeby pana wyjaśnił, co to jest równość małżeńska, bo my się nie orientujemy. Kompletnie. Pan poseł wbrew takim potocznym poglądom jest bardzo aktywny. Ostatnio zaatakował w interpelację numer 2. Na których zapewne panu bardzo zależy. Ale pan poseł właśnie pogratulował wyborcom niemieckim, że tam zieloni strasznie dobry wynik. To jest bardzo ładnie z jego strony. Bardzo ładnie z jego strony, że pogratulował zielonym i przyznam się, że ja też jestem za Zielonym Ładem i że
niech nam pan Aniśko zakłada ogrody, gdzie się tylko da, bo tu jest specjalistą od ogrodów. Natomiast mamy takie pytanie ważne, bo pan Aniśko wykazał się, mówiąc o stanie majątkowym swoim, że jest posiadaczem Volvo. Taki jest samochód tak, ze Szwecji. Volvo, tak? No jest, tak, to prawda. Tak. Tak, i ja nie wiem, czy my zobaczymy ten samochód Volvo, jak wygląda, bo może nie wszyscy nasi oglądacze wiedzą, jak wygląda Volvo. O, tak, tak. Wygląda ładne Volvo szwedzkich inżynierów. I my chcemy tutaj zgłosić interpelację do pana posła Aniśki w kwestii tego Volvo. Czy on jest dieslowski, czy on jest benzynowy, czy może on jeździ na gaz, a może on jest zeroemisyjny, czyli jest to elektryczny i bardzo prosimy... Ja myślę, że to żadna z tych możliwości w przypadku pana posła Aniśki nie wchodzi absolutnie w grę, Krzysztof. To znaczy, ponieważ on stoi w garażu i nie jeździ? Nie, on jeździ, ale on jeździ na wodę i wydziela tylko i wyłącznie parę wodną. Aha, czyli tak. On leje wodę po prostu. Nasz tak, poseł. Leje wodę ten samochód. Aha, z rury. Jeździ i leje wodę. Leje wodę. Ale to zostawiamy pana Aniśkę i przechodzimy do naszego ulubionego senatora. Do Izby Wyższej Parlamentu przechodzimy. Do najwybitniejszego samorządowca, jaki się w ogóle w rejonie naszym urodził, czyli do Jamesa Bonda. Jamesa Vadima Bonda, który razem z małżonką w takiej dosyć frywolnej pozie broni demokracji, zdaje się. Broni demokracji, tak, w imieniu jej królewskiej mości zapewne, marszałek Anny Polak. A pani marszałek, nie? Tak, no bo Bond jest agentem jej królewskiej mości 007, a pan Vadim Bond Tyszkiewicz jest zapewne agentem 007 Elżbiety Anny Polak. Proszę bardzo, to trafiło... Zyskał trochę słaby nasz pan. Jest fame. Mianowicie zdjęcie to słynne ukazało się w programie niegodnym pokazywania tego zdjęcia. Niegodnym zupełnie. Sobie kpili programie... z naszego senatora. Niepotrzebnie. Telewizję. Jak mogą sobie na takie rzeczy pozwolić? Chociaż, no, wiesz co, no, zwraca uwagę ten wspaniały Walter PPK w prawej ręce pana senatora. Te wspaniałe okulary ciemne. Astona Martina mi jeszcze brakuje gdzieś w tle. No, ale tutaj dzielnie panu Jamesowi Vadimowi Bondowi Tyszkiewiczowi pozuje osobista małżonka. Osobista małżonka w roli Izabeli Skorupko. W roli dziewczyny Jamesa Bonda. Dziewczyny Jamesa Bonda, tak, tak. Ja zupełnie nie wiem. Chcemy pochwalić pana Vadima, że się chwali swoją małżonką. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Ale posłuchaj, co pan Vadim Tyszkiewicz o tej sytuacji między innymi napisał, jak pięknymi słowy się wyraził. Na początku zaczyna swój tweet, czy tam wpis na Facebooku od cytatu z piosenki Kultu. Mój dom murem podzielony, moja ulica murem podzielona. Zza zasłony obserwuję obie strony. I dalej już senator pisze samodzielnie. Od się. Co czeka ten naród męczony, w którym nienawiść hodowana dnia każdego wrze w nim jak lawa? Co się z nami stało? Kto sieje tę nienawiść? Z troską nam pielęgnuje i podsyca. Jesteśmy skłóceni niemal we wszystkim, a póki co linia demarkacyjna przebiega zgodnie z zasięgiem TVP. Co nas czeka? Jak to możliwe? Armagedon, że jeden mały człowiek, wielki w swojej nienawiści do Polski i Polaków, doprowadził do takiej tragedii. Polska pęka, rozbita grotem nienawiści. Tak, piorunem powiedziałbym nawet. I nie widać nadziei. Ja, wiesz, zaryzykowałbym twierdzenie, że to jest literatura największych lotów. Tutaj tak. Słowacki, Mickiewicz, Krasiński, Norwid odpadają w biegach
Pięty im po przedbiegasz. prostu. Ja niegodnym tej literatury czytać, ja myślę, że Gustaw Holub. Niegodnam ci ram całować. Jędruś, ram twój, Wadim, ram twoich niegodniśmy całować. Tak. Kogóż my tutaj mamy? A, no właśnie. Pan czy poseł Sterczewski, czy to tam ktoś no podobny? Właśnie, wyobraź sobie, że ja, jak rozmawialiśmy na temat scenariusza tej naszej dzisiejszej audycji, byłem przekonany, że w Zielonej Górze zagościł nasz słynny długodystansowy poseł lewicy z Wielkopolski, Franciszek Sterczewski. Szybko biegasz łąkowy. Zostałem bardzo szybko wyprowadzony, tak, szybko biegacz łąkowy. Bardzo szybko. Z niebieską torbą. Torbacz. Torbacz. Może torbacz. Biegacz może torbacz. Biegacz torbacz A widzisz, Franciszek. Się naciąłeś na podobieństwo. Na podobieństwo się naciąłem, bo się okazało, że jest to poseł Gdula. Pan profesor Gdula, zresztą socjologii. Ale tak, co on tak. Tam pazgrze? Nie wiem, Europa nie jest tam. Tam. A co to znaczy w cudzysłowie tam? No, ja nie wiem. Ja myślę, że on pije do tego, że ktoś chce nam tę Polskę z tej Europy wyprowadzić. Ja nie sądzę, że pan Gdula tutaj pił w trakcie tego pisania tutaj. Nie, on rzeczywiście, masz rację, źle się wyraziłem, on nie pije, on pisze. No wiesz, powiemy, że pił i co, i potem jest kłopot. O, właśnie, i tutaj zauważę, że jednak, podobieństwo jest. No właśnie, że jednak pan poseł Gdula jest podobny do pana posła Franciszka Sterczewskiego, zwłaszcza, że pan Franciszek Sterczewski tutaj jest w bardzo, no, takiej, no, wysiłku. W pędzie, w galopie. W galopie. Jest, w cwale wręcz. O, cwale, tak. Chociaż jak jedną nogą dotyka ziemi, to chyba to jest galop jednak. Co Myślisz? Prawda, koń ma cztery nogi, więc tam jest inna, że tak powiem, anatomia biegu. Ale pan Gdula na pewno coś mądrego jeszcze by napisał. Co prawda nie wiem, co znaczy Europa tam, bo jakby napisał dwa razy tam, to bym wiedział, że Europa to jest tam. Myślisz, że to tam i tamtamem by nam pan poseł dał znać, co tak. O tym wszystkim sądzi. Tak, na lewicy się posługują tamtamami. Tamtamami, bo to są tamtamy, to są jest taki internet lewicy. Taki internet lewicy, oni są ekologiczni pod tym względem, jak zlikwidują, walą jak w bęben. Jak w bęben, tak, oni w ogóle zlikwidują CO2. Słusznie, tylko co wtedy te nasze biedne rośliny zrobią? Przecież one, ten cały proces fotosyntezy jest oparty na CO2. Co zrobią te drzewa? Przestaną rosnąć, wyobraź sobie. A tam zostawmy te drzewa. Natomiast tutaj pan Michał Iwanowski pisze mianowicie tak. Na granicy polsko-białoruskiej uchodźcy umierają z wychłodzenia. Wczoraj 3 ofiary. Czyli tak jedzie trochę tym słowackim a la Vadim Bond James Tyszkiewicz. Państwo, małpa PiS Orpl buduje zasieki, aby ich nie wpuszczać i zakazuje pracy mediom, aby milczały o tych tragediach. Chciałoby się powiedzieć tragediach. Opresyjność państwa i konformizm społeczeństwa. Czuje się pan konformistycznie, Janusz? Czy ty się czujesz konformistycznie jako społeczeństwo, czy nie? Ja naturalnie, jeżeli pan Michał Iwanowski, który jest urzędnikiem nam miłościwie panującej Elżbiety Anny Polak, pierwszej damy województwa lubuskiego, skoro pan Michał Iwanowski tak pisze, to mi nie wypada się nie zgodzić. Ja bym tylko panu Iwanowskiemu Michałowi zwrócił pewnego rodzaju uwagę, że uchodźcy umierają z wychłodzenia na Białorusi. Panie Michale, na Białorusi! Jak pan chcesz ich ocieplać, no bo jak pan Sługocki ociepla styropianem, to pan możesz ich ocieplić śpiworem. To zasuwaj pan do Łukaszenki i Łukaszenko pana zaprowadzi wprost na granicę, czyli do granicy, i tam będziesz mógł pan ocieplać
tych biednych uchodźców, o których, jak donoszą, oni najpierw, zanim trafią do granicy, to odbywają wycieczki krajoznawcze po Mińsku. A tutaj nam pani poseł Krystyna Sibińska, wielce zasłużona dla naszego regionu. Chociaż nie tak jak pani marszałek, tutaj trzeba te proporcje. Nie. Znaj proporcją mocium, panie. Otóż to tak natknął pan Wadim James Bond Tyszkiewicz, tutaj Fredrosko. Więc pani Krystyna Sibińska cały czas tęskni za tweetuje, za Pisexitem tęskni i zauważ, w jaki przemyślny sposób to robi. Mianowicie wykorzystuje do tego liternictwo zastrzeżone dla znaku, dla logotypu Solidarności. Tak. I robi to bez żadnej żenady, chociaż zdaje się, że cały ten logotyp jest opatentowany. No, nie wiem, co na to odpowiednie służby, odpowiedni urzędnicy zajmujący się tego rodzaju. Czy je czepiam, jak sądzisz? Ja myślę, że tutaj temat, ta wzmiankowana kancelaria, która nam grozi, że pogroziła nam palcem, że jesteśmy paluchem, to my tutaj pani Sibińskiej też paluchem grozimy, że tutaj naruszone zostały pani poseł, palicem trzeba pani pogrozić, że tak się nie robi. Tak się nie robi, pani poseł. Nie. A poza tym, jak sobie pani chcesz wyjść, to sobie pani wyjdź. Nikt pani tutaj specjalnie nie czymie. Nie trzyma, nikt pani nie przykuwa do kaloryfera kajdankami, także spoko. Wyobraź sobie, Krzysztofie, że ostatnio w jednym z zielonogórskich kin studyjnych, w kinie Newa, kierowanym przez też miłościwie nam panującego radnego wojewódzkiego pana Grzegorza Potęgę, tak? Ukazał się film dokumentalny Pan Grzegorz Potęga to jest ten specjalista od szpitali. Tak. Szpitali ortopedycznych, zdaje się. Ale okazuje się, on jest również specjalistą od zboczeń tych takich ekologicznych. Tak, no bo tutaj się od filmów o Grecie Thunberg, słynnej młodej Szwedce, która kiedyś zawojowała wszystkie media światowe. Ja to obserwowałem z coraz masową wyobraźnię wtedy z coraz większym i większym zdumieniem i zainteresowaniem, w jaki to sposób te wszystkie media światowe ulegają jakiejś jednej modzie, albo modzie, albo było to raczej przez kogoś bardzo dobrze przemyślone i bardzo dobrze ułożone. No i właśnie film dokumentalny o Grecie Thunberg w zielonogórskim kinie Newa. Tak, to przejdzie na pewno do klasyki i na pewno wielka dyskusja się odbyła po tym filmie. Tak, słyszałem. Chociaż moi informatorzy mogą się mylić. Mogą się mieć, bo ja bym na tym filmie, jakbym był, to bym płakał. Ze śmiechu? Płakałbym profilaktycznie. Profilaktycznie. Tak, profilaktycznie bym płakał sobie. Tak w ramach, nie wiem, co to tutaj znów się dzieje? Lubuski strajk kobiet. Lubuski strajk kobiet. Na tle Straży Granicznej w Zielonej Górze w Babimoście. Tak, na tle placówki właśnie tejże, o której powiedziałeś. To pan Iwanowski zawiesił. Tak sądzisz? No bo ten pan Iwanowski ma tam obsesję na granicy Polski z Białorusią. A myślisz, że... i bądź, czy bądź? Bąd. A bąd to jest, ale no, czemu tam jest ta kreska przyjdź i błądź. Ach, i to jest milczący protest. Milczący protest strajku kobiet, który zdaje się odbył się dzisiaj o godzinie 18:30. Co tam jest napisane wobec tego, co się... Jeśli czujesz sprzeciw wobec tego, co się dzieje na granicy Polski z Białorusią, przyjdź i bądź. Milczący protest. Ale zauważyłeś, że tam ktoś napisał Białoruś, jakby to był funt szterling? Tak, Białoruś.
to euro takie. Euro takie jak funt sterling jest. Wow! Może spodziewają się wynagrodzenia w funtach. W funtach. No, to jest wszystko możliwe, wszystko możliwe. Jakoś tak to dziwnie. No, ale dobrze trzeba na plus strajkowi kobiet, że nie skorzystali z tego, z tej czcionki, z której korzystali, tylko pani Sibińska korzystała. Tylko z i cóż strony. My tu mamy na zakończenie naszego spotkania z państwem? Lubuski Oktoberfest. Oktoberfest. Lubuzer. Erste Lubuzer Oktoberfest. Jawohl. Będziemy mieli Bawarię w naszym landzie. Okazuje się. Tak sądzisz? Tak, pani marszałek Lubuska ma tak wielką miłość do Bawarii i do chmielu i do piwa, że mimo, że w zasadzie nie istnieje browarnictwo w naszym regionie, to nam w ramach atrakcji postanowiła zapewnić rozrywki typu Erste Lubuzer Oktoberfest. Pani marszałek, po całości, jaki tam pierwszy lubuski? Erste Lubuzer. Niech tak będzie. Lubuza Oktoberfest. Tak, Frau Marszal. Und Marszal Presse. Marszal Presse. Prasa marszałkowska będzie. I będzie Marszalamt. Marszalamt. Und Freie Presse. Unsere Lubuzer. Lubuzer Presse. No i proszę, proszę, nie dość nam winobrania w tej Zielonej Górze, to jeszcze będziemy mieli... Kolejny sukces. Tak, Oktoberfest. Jak nas pani podłączy do Bawarii, to tak się... Kiedyś takie było marzenie, nie wiem, czy pamiętasz, w czasach realnego socjalizmu, że wszyscy Polacy modlili się, żeby Ameryka na nas napadła i zorganizowała nam okupację. A tu okazuje się, że nasza kochana pani marszałek nie zapomniała tych naszych marzeń i postanowiła zorganizować nam Bawarię tu na miejscu. To wiesz co, ja w mojej... Co ty o tym sądzisz, że będziemy mieli Bawarię? Dziesiątego wybierzemy się do Bawarii. W mojej wersji to brzmiało trochę inaczej, mianowicie za PRL-u zawsze się mówiło o tym, że my napadamy, wypowiadamy wojnę Stanom Zjednoczonym, a potem bardzo szybko się poddajemy. Aha, to tak było. Wtedy, no. Tak. Czyli w ten sposób, ale można też w drugą stronę. Czyli pani marszałek nam organizuje Oktoberfest. Ja się zastanawiam, czy my powinniśmy panią marszałek w tych okolicznościach pochwalić za germanizację lubuskiego. Wiesz co, ja myślę, że za germanizację raczej nie powinniśmy pochwalić, ale powinniśmy ją pochwalić zdecydowanie za coś zupełnie innego. Mianowicie znam kilku zacnych piwoszy, którzy na pewno się ucieszą z okazji tego, że będą mogli się piwa napić na Lubuze Oktoberfest. No tak, ale chodzi o to, że to tam z tym piwem w Bawarii na Terezjen Wajdę, to oni tego piwa wypijają po 5 litrów na twarz, więc tutaj to może być niezła. Może się źle skończyć. Pani marszałek, tutaj pani nam rozpija lubuskie. Tutaj musimy być niestety rzetelni i ostro zaprotestować przeciwko rozpijaniu społeczeństwa za pomocą Oktoberfest. I tym tutaj optymistycznym akcentem. Nie zapraszamy państwa na Oktoberfest. Nie. Ale nie zapraszamy państwa na następny stream live. Do zobaczenia. Radia Zachód. Do usłyszenia. Krzysztof Chmielnik, Janusz Muliński, dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc.